witam serdecznie. Słuchajcie, serce się raduje, jak widzę tak dużo osób. To kolejna impreza sportowa, kolejne biegi na terenie gminy Kwidzyn, na terenie w ogóle powiatu kwidzyńskiego. I ciągle jestem zaskakiwana waszą frekwencją. Cieszę się bardzo, dziękuję za ten udział. My coraz więcej, to właściwie Kasia tutaj jest takim szaleńcem, coraz więcej chcemy tych imprez, coraz fajniejszych i dzięki wam one są bardzo fajne. Były na 10 km, dzisiaj mamy półmaraton. Tu już padło od Rafała Cybulskiego propozycja z Malborka do Kwidzyna, prawie będzie maraton. Warto się zastanowić nad tym na przyszłość. Mamy piękną pogodę, więc zasłużyliście sobie na to, żeby dzisiaj pobiegać w odpowiednich warunkach, w dobrej atmosferze. I jeszcze raz życzę miłej rywalizacji, miłych przeżyć i czekamy na was wszystkich na mecie. Wszyscy mają wrócić, tak jak wystartują, tak wszyscy cali i zdrowi na mecie czekamy. Dziękuję. Dzień dobry państwu, serdecznie witam na terenie naszej gminy, miejscowości Górki, na terenie Parku Przemysłowego. Myślę, że tyle osób to jeszcze nigdy nie było, a tu jest taki ośrodek, który miał się rozwijać, to na pewno przyciągnie dzięki temu biegowi inwestorów. Będzie tyle, jak nas jest wszystkich. Życzę miłego, udanego biegu, aby nikt się nie nabawił kontuzji, bo to jest najważniejsze. No i do zobaczenia na mecie z powrotem. Noblesse oblige, mawiają Francuzi, a więc szlachectwo zobowiązuje. Traktor Team nie tylko w nazwie, ale tradycyjnie dla imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Mieszkańców bieg będzie poprzedzał traktor. I to traktor nie byle jaki, a za jego kierownicą usiądzie pan Jacek Tometrzak, sołtys Nowego Dworu, skąd wywodzi się Stowarzyszenie Traktor Team, ale także, jak widać na koszulce, członek stowarzyszenia. Dzień dobry, panie sołtysie. Dzień dobry. Więc ta maskotka, chciałoby się powiedzieć, biegu, to proszę powiedzieć, co to jest? To jest fiński ciągnik Valtra, 140 koni. Pojemność? To się mierzy w koniach, nie pojemność, tylko w koniach mechanicznych. 140 koni mechanicznych, ale pojemność pewnie silnik jakąś ma. Słynna piosenka mówiła pojemność 2400. Około 4000. 4000 centymetrów sześciennych maskotka. Ile waży taki traktor? 6 ton. 6 ton? Żelastwa poprzedzi pierwszy półmaraton traktora. Proszę mi powiedzieć, czy taki traktor, pomimo swojej masy 6 ton, daje radę na duktach leśnych, nie kopie się w polu, nie jest za ciężki? Nie jest za ciężki. Jeśli są odpowiednie warunki, to wszystko dobrze. Wszystko jest dobrze i pewnie dzisiaj też tak będzie. Pan Jacek Tometrzak, człowiek, który zasiądzie za kierownicą maskotki biegu wielkiego fińskiego ciągnika o masie 6 ton. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Stowarzyszenie Kwidzyń biega na chwilę przed startem pierwszego półmaratonu traktora. Dzień dobry państwu, jak silną reprezentację Kwidzyn wystawia na imprezę Stowarzyszenia Traktor Team? Około 10 osób. Dystans półmaraton, czyli 21 km z ogonkiem. Dużo, mało? Średnio. Są biegi, które są po 42 i po 50, po 60 metrów. To jest taki średni bieg. To jest mało. No. Ale dla Stowarzyszenia Kwidzyn biega dystans średni. Tak. Tak, tak. Ogólnie dla wszystkich tak średnio, powiedzmy, że średni dystans. A profil trasy? Duże różnice wysokości, przełaj? Tutaj nie pamiętam, ale ja tu biegam w tych lasach. Różnica może być jakieś około 20 metrów. Różnica poziomów, nie? Czyli w ogóle trasa biegu jest wam świetnie znana, macie obiegane te dukty. Oczywiście, te górki mamy tu obiegane, ale tu pani Katarzyna poinformowała nas, organizatorka, że na trasie jest duże błoto po deszczach, ale my się tego nie boimy, także będziemy biegli i dobiegniemy wszyscy do mety z uśmiechami na twarzy. No i właśnie, Stowarzyszenie Kwidzyn biega, błota się nie boi, na chwilę przed startem pierwszego półmaratonu traktora. Jeszcze nie ubłoceni, ale to się wkrótce zmieni. Będziemy trzymać za Kwidzyniaków kciuki na trasie. Dziękujemy bardzo. Kasia
Nowicka, dziewczyna, którą znamy z trasy biegu plebiscytowego. Dzisiaj na starcie półmaratonu traktora. Powiedz, Kasia, biegałaś już takie dystanse? Czyli jesteś przygotowana, żeby dzisiaj zmierzyć się z 20 kilometrami? Myślę, że jestem chyba, tylko że nie po takim terenie błocistym jak dzisiaj. No, pani Kasia Stremel mówi, że na trasie było to straszne po ostatnich opadach. Trzeba to wziąć jako zabawę. Trzeba to wziąć jako zabawę. Powiedz, Kasia, ty stosunkowo od niedawna zaczęłeś biegać, ale widzę, że to bieganie weszło ci już w krew, bo systematycznie zwiększasz dystanse. Dokładnie. Tak, tak. No, coraz dłuższe staram się, coraz więcej, coraz dłużej i... Myślę, że... Najdłuższy dystans, jaki przebiegłaś do tej pory, to? No to te 21 kilometrów. Czyli to nie będzie twój pierwszy półmaraton? Nie, nie, drugi. To będzie drugi półmaraton, mieszkanka gminy Kwizyn, Kasia Nowicka, zaprawiona już w imprezach traktora na starcie drugiego w jej życiu półmaratonu. Trzymamy kciuki. Dziękuję. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Powodzenia! Uważajcie na siebie! Powodzenia! Niech wszyscy wrócą! Pierwszy półmaraton traktora na starcie i na mecie nie może zabraknąć gospodarza gminy Kwizyn, pani wójt Ewy Nowogrodzkiej. Dzień dobry. Dzień dobry. No, dziś pani nie pobiegła. Nie, nie pobiegłam. Ja lubię, jak startują i później czekam z niecierpliwością na mecie. Półmaraton, czyli dystans około 21 km. Biega pani takie dystanse? Nie, absolutnie nie. To nie mój dystans. No to na jakich dystansach pani biega, bo wiemy już, że z kijkami 13 kilometrów to tam... Tak, to prawda, że z kijkami sobie świetnie radzę, rowerem też, z bieganiem jest gorzej. To są takie dystanse, o których nie chciałabym mówić, bo może będą wstydliwe przy takim biegu półmaraton. No więc niech to zostanie tajemnicą pani wójt, jakie kilometry przebiega, ale mnie się wydaje, że to nie są wcale takie małe dystanse, bo ja wiem, że na trasie dzisiejszego półmaratonu lubi pani i pobiegać, i pojeździć rowerem. Tak, to prawda, że to jest trasa, którą znam, bo często tam jeździłam w okresie wakacyjnym jeszcze i też na początku września rowerem. Pani wójt, początek i start biegu to teren Kwizyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, który warto przypomnieć, formalnie znajduje się w miejscowości Górki, czyli na terenie gminy Kwizyn.
na terenie gminy Kwidzyn. Myślę, że to jest dobre miejsce do przygotowywania takich właśnie dużych wydarzeń sportowych czy kulturalnych, ponieważ jest tutaj duże, dobre zaplecze ku i daje możliwości, żeby fajnie przygotować imprezy. No i przy okazji jakaś okazja do promocji parku. Pani Wójt, półmaraton traktora to kolejna wielka impreza sportowa organizowana przez gminę Kwidzyn. Może niekoniecznie przez gminę Kwidzyn, bo staramy się wspierać inicjatywy i głównym organizatorem i takim właśnie liderem i pierwsze skrzypce, że tak powiem, gra właśnie Stowarzyszenie Traktor Team. Dodam, że jest to kolejne stowarzyszenie, które organizuje kolejną imprezę sportową. Mamy tych stowarzyszeń kilka. Dla przypomnienia, Zakątek Dankowo, stowarzyszenie, które propaguje Marsz Nordic Walking, i tydzień temu mieliśmy niemożliwość właśnie uczestniczyć w takiej imprezie sportowej, kulturalnie, zdrowo i sportowo, która odbywa się w Nowym Dworze, przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze, już nie gimnazjum. Dzisiaj mamy kolejną. Też dla przypomnienia dodam, że był też organizowany bieg na 10 km, pierwszy bieg plebiscytowy. I Traktor Team bardzo mocno tutaj właśnie się angażuje, a my występujemy na zasadzie współorganizatora, partnera wspierającego, oczywiście finansowo w miarę możliwości, tak? Pani Wójt, na terenie Kwidzyn działa sporo stowarzyszeń, które wyzwalają lokalną aktywność mieszkańców. Zatem jakie plany dalszego wspierania takich inicjatyw? Powiem, że my bardzo chętnie się włączamy w taką inicjatywę. I kolejne również będą wspierane. Dlaczego? Dlatego, że na te zaproszenia odpowiadają mieszkańcy gminy, powiatu, i tak jak dzisiaj przy tym półmaratonie widzimy, że bardzo szeroko jest to rozpowszechnione, a samym przykładem jest dzisiaj Bartek, który z nami biegnie, i to jest jakby nasz powód, dla którego chętnie się włączamy w pomoc przy organizacji tego typu imprez. Ja też chciałabym zwrócić uwagę, że na terenie gminy są stowarzyszenia sportowe, które prowadzą zajęcia dla młodzieży, dla dzieci stale ćwiczących. Są to kluby sportowe i taki Wisła Korzeniewo właśnie w Korzeniewie, drugi klub Rakowia w Rakowcu. I są to kluby, które zrzeszają dużo młodzieży. One grają właściwie tak na miejscu i później prowadzą, czy grają rozgrywki, biorą udział w rozgrywkach PZPN-u. I może mniej są widoczni, tak? Albo są bardzo widoczni, ale tylko w tej części społeczeństwa, która się interesuje bardzo mocno piłką nożną. A te stowarzyszenia, właśnie Zakątek Dankowo i Traktor Team, jakby odpowiadają na zapotrzebowanie innej grupy osób, która chętnie w tych wydarzeniach uczestniczy. Też są stowarzyszenia, które organizują uroczystości czy imprezy takie kulturalne. Także myślę, że w gminie Kwidzyn każdy, kto tylko zechce się w jakąś inicjatywę włączyć, znajdzie coś dla siebie. I chciałabym, żeby tak dalej było. Jeśli mieszkańcy będą przy okazji się integrować i aktywizować, to na pewno nie pozostanie to nigdy bez wsparcia z naszej strony. A mieszkańcy gminy Kwidzyn sprawy w swoje ręce biorą chętnie, na co między innymi dowodem jest dzisiejszy pierwszy półmaraton traktora. Pani Wójt, czy już dziś możemy zaprosić na drugą edycję biegu plebiscytowego do Janowa? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. W przyszłym roku drugi bieg plebiscytowy się odbędzie. Druga niedziela lipca, tak? Tak, druga niedziela lipca. I właśnie wspomniany Bartek dobiegł pierwszy. I pierwszy na trasie pierwszego półmaratonu traktora pan Bartek Mazerski przybiegł tak szybko, że nie zdążyliśmy tego po prostu sfilmować. Ja słyszałem, że biegł pan, panie Bartku, szybciej niż ta pikieta rowerowa, która miała bieg poprzedzać. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować tutaj kolegom prowadzącym. Także dzięki, chłopaki. No cóż, powiem tak, trasa bardzo trudna technicznie, wymagająca, nie tyle może
ciężka, ale no mówię, trudna technicznie, błoto, zakręty, kilka podbiegów, ale generalnie no trasa przepiękna, przepiękna. Godzina 13 minut to pański czas na mecie, na półmaratonie. To jest właściwie połowa czasu maratońskiego, ale pan jest weteranem takich biegów. W ogóle Zantyrsztum Klub trzeba przedstawić, pan Bartek reprezentuje. Pan bierze udział w bardzo wielu takich imprezach, a chyba wyczyn życia to impreza nad Bajkałem. Zgadza się. Mam 41 lat, biegam już od 30 lat. Kocham bieganie, zawsze mówię, jestem ze Sztumu. Debiutowałem w maratonie warszawskim w 2001 roku, gdzie powiem nieskromnie go wygrałem. No i po drodze już ta miłość do maratonów pozostała. Byłem na 6 kontynentach, w zeszłym roku, przepraszam, w tym roku wygrałem maraton na Bajkale, a w zeszłym roku, no dzień przed maratonem tam złamałem nogę, także wróciłem w tym roku i udało się wygrać i z rekordem trasy. No. I proszę Państwa, pan Bartosz Mazerski, jeszcze raz, zwycięzca pierwszej edycji biegu półmaratonu Traktor Team. Wygrał maraton bajkalski, a dzisiaj pierwszy na mecie. Jak ten czas, godzina 13 minut, ma się do pańskich życiowych dokonań? No powiem tak, ja legitymuję się życiówką w półmaratonie godzina 4:50, ale to no, za moich, że tak powiem, najlepszych lat. Natomiast dzisiejszy wynik uważam za bardzo dobry. Nie spodziewałem się takiego wyniku, ponieważ no, była to typowo trasa przełajowa. Miejscami trzeba było dosłownie iść, było tyle błota. Także jest to, uważam, bardzo dobry wynik i w planie mam jeszcze na jesień maraton, być może w Toruniu za 3 tygodnie, także myślę, że jest to dobry prognostyk. Czyli Stowarzyszenie Traktor Team spisało się nieźle w charakterze organizatora półmaratonu? Uważam, że... uważam, że fantastycznie przygotowana trasa, oznaczona. I mówię, organizacja na najwyższym poziomie, naprawdę. Tak. Proszę Państwa, pan Bartosz Mazerski, zwycięzca pierwszego półmaratonu Traktora na bardzo, jak powiedział, wymagającej trasie. Dziękuję serdecznie i gratuluję wyniku.
pierwsza pani na mecie, Paulina Wiernicka z numerem drugim. Witamy! Paulina Wiernicka wygrywa wśród kobiet z czasem godzina 38 minut i 20 parę sekund. No i jest. Pierwsza na mecie, tak jak się należało spodziewać, pani Paulina Wiernicka, świetnie znana entuzjastą biegania w Kwidzynie. Pani Paulino, jak się biegło? Trasa bardzo wymagająca, no ale to wiadomo, jak to drużyna Traktora Teama zawsze podbiegi zrobi. Podobno bardzo dużo błota było na trasie, ale pani taka wcale bardzo ubłocona nie jest. Wiem. Technika biegania. Na 16-17 kilometrze właśnie zaczął się Ranmagedon. Podbiegi, błoto. Ale podobało mi się. Ale dała pani radę? Jest pani pierwsza na trasie. Jaki czas? 1.38 chyba. 1.38 na przełajowej trasie pani Paulina Wiernicka triumfowała wśród kobiet. Zadowolona właśnie z biegu, bo mam zapalenie o skrzeli i dałam radę pomimo tego. No i proszę państwa, to jest prawdziwe bohaterstwo, prawdziwy biegacz. Zapalenie o skrzeli, pierwsza wśród kobiet, godzina 38, triumfatorka pierwszego półmaratonu. Trenera mojego, byłego, Pawła Pszczółkowskiego. A więc też mnie przygotował parę razy właśnie do treningów i dzięki niemu też dużo osiągnęłam. Więc pozdrawiamy trenera pani Pauliny i serdecznie gratulujemy wyniku, godzina 38. Dziękuję bardzo. Bardzo widzicie się fakt, że dobiegają zawodnicy stali i zdrowi i nawet uśmiechnięci. To jest najważniejsze. Zdrowie jest najważniejsze. Pan Przemysław Mroczek, prawdopodobnie, a chyba nawet na pewno, najszybszy mieszkaniec gminy Kwidzyn na mecie. Jaki czas? Muszę spojrzeć. Myślę, że około 1.41 z groszem. Nie wiem do końca. Nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć. No rozumiem. Trasa tak trudna? Tak, no trasa trudna, ale fajna. Fajnie się biega po lesie, przyjemnie, cisza, można się wyciszyć. Trochę błota było, ale dało się z tym przeżyć. Ja przed chwilą rozmawiałem z pierwszą wśród kobiet panią Pauliną Wiernicką, która przebiegła w godzinę 38 ten dystans. Powiedziała, że od 16 kilometra zaczyna się Ranmagedon. Armagedon. Tak, 16 i kawałek 17 to faktycznie była ostra górka, później trochę kamieni i już szło się rozpędzić, a końcówka z góreczki, ładny kilometr, więc można było przycisnąć. Proszę bardzo, szczęśliwy, ale uśmiechnięty z numerem 73, najszybszy mieszkaniec gminy Kwidzyn. Dziękuję bardzo. I dobiega do mety kolejny piesek Artur Pękar. Witamy serdecznie, Artur to jest inicjator tego biegu z psami. Witamy go bardzo serdecznie. Świetny czas, 2 godziny, 3 minuty. A na mecie holowana przez pięknego psa, zdaje się, że rasy gończy Polski, pojawiła się Ewa Romanow, szefowa Stowarzyszenia Ekoinicjatywa. Jak się biegło? No biegło mi się super właśnie dzięki temu holowaniu. Także po raz pierwszy przebiegłam taki dystans, bo tak na co dzień biegam sobie po prostu koło domu i nie wiem ile biegam, ale tak szacuję, że około 10 kilometrów, więc było to wyzwanie dla mnie. Dla psa mniejsze, ale dla mnie tak. Obserwowałem was w Rakowcu, w strefie kibica. Ekologia nie tylko deklaratywna, bo byłaś chyba jedyną uczestniczką, która nie wyrzuciła kubeczka po napiciu się wody, tylko oddała go w ręce organizatorów. Tak, w ogóle biegnę po raz pierwszy i zazwyczaj obserwuję tylko, jak te kubeczki są wyrzucane, później je zbieram gdzieś na trasie i faktycznie no, czułam takie zmieszanie, jakiś taki dyskomfort psychiczny, że miałabym go wyrzucić, więc szukałam kogoś, kto mnie zrozumie i weźmie ode mnie ten kubeczek z powrotem pusty. No i ktoś taki się znalazł, Ewa, ty wyglądasz na zmęczoną, ale też bardzo szczęśliwą, czyli ten dystans chyba nie dał się bardzo we znaki. No, cieszę się, że już koniec, ale żyję. Powiedz nam jeszcze kilka słów o swoim piesku. Piesku, mamy tu dla ciebie wodę od organizatorów. Zobacz, chodź. Powiedz, co to za piesek? To jest gończy polski, wabi się bekas,
ale pies jest zaprawiony w biegach, bo biega głównie z moim mężem i ostatnio zaliczył kaszubską poniewierkę. To jest ten bieg, to jest 100 kilometrów, ale Bekas na 80 którymś się poddał. Mąż dobiegł. No proszę bardzo, pies Bekas, proszę wodę od organizatora. Nawet nie chce się napić, proszę państwa. Przebieg 80 kilometrów. Muszę powiedzieć, że dla psa to był bardzo dobry dzień, dlatego że są kałuże i on świetnie się chłodzi w kałużach i pije w kałużach. Także. Ewa Romanow, której na mecie kibicują również dzieci, ty przebiegłaś razem z mężem tą trasę, prawda? Tak, z mężem przebiegłam. Męża Artura też pozdrawiamy. Ewa Romanow, psychówek Ewy koło nas i pies Bekas, który holował ją na trasie pierwszego półmaratonu Traktor Team. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Polecamy bieganie. A tu jest Artur właśnie, który... Dzięki. Pamiętamy o zupie dyniowej i zupie pomidorowej. Zapraszamy wszystkich na pyszne kanapki i zupę. A dobry przykład daje sam dyrektor Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji, pan Janusz Świder, znany ze swojego zacięcia do biegów maratońskich, dzisiaj na trasie pierwszego półmaratonu Traktora. Dzień dobry, panie dyrektorze. I jak się biegło? Witam serdecznie. Biegło się oczywiście wspaniale. Polecam z rana w sobotę, w niedzielę. Piękne uczucie. Pan biega zwykle maratony, czyli dystanse dużo dłuższe, ale na nieco innych nawierzchniach. Bieg przełajowy dał się we znaki. Biegam i na twardych nawierzchniach, a tu jest mój teren, tutaj trenuję na co dzień, więc znam wszystkie krzaczki tutaj. Miałem handicap. Czyli miał pan handicap, ale ja już rozmawiałem z kilkoma uczestnikami, oni mówili, że od 16 kilometra to normalnie Armagedon. No to po prostu trzeba trenować, czyli podbiegi na treningach i tutaj już nie ma problemu. Panie dyrektorze, jako amator biegania, czynny biegacz, maratończyk i tak dalej, cieszy się pan z rosnącej popularności biegania, przejawiającej się przede wszystkim rosnącą ilością imprez biegowych. No po prostu to jest miód na moje serce, ponieważ tu w okolicy się pojawiają piękne imprezy, jest ich coraz więcej. No pierwszy półmaraton w Kwidzynie, szapoba dla organizatorów, wspaniali ludzie. Traktor Team, Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kwidzyn z Nowego Dworu, oni również organizują bieg plebiscytowy, króciutki dystans 10 km. Zobaczymy pana w lipcu na starcie? Na pewno tak, wszystkie biegi, które tu są organizowane, to jest wielka przyjemność, blisko, miło i wspaniała organizacja, dobre towarzystwo. No to jeszcze proszę się pochwalić, ten półmaraton Traktora to przebiegł pan w jakim czasie? Godzina 48. Godzina 48 po wymagającej trasie, choć świecznie znanej panu dyrektorowi, bo biega tu na co dzień Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji. Na gościnnych, chciałoby się powiedzieć, występach. Szczęśliwy, ale zadowolony Janusz Świder. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Kolejni zawodnicy biegają na metę, to jest cały czas czas poniżej 2 godzin. Meryk Radosław za chwilę na metę. No i robimy wyjątek drugi raz, ale już na mecie biegu Kasia Nowicka i jej córka. Chodź Patrycja, chodź, chodź. Widzę, córka kibicuje, ale ucieka. Powiedz tak, Kasia, ucieka. I jak było na trasie? Trasa trudna, ale fajna. Było super, naprawdę. Polecam. Obawy niepotrzebne, bo widzę, że pomimo tego dużego dystansu i trudnych warunków jesteś naprawdę w dobrej formie. No tak, w pewnym momencie odcięło mi nogi, ale już przy końcu już było okej. Okay. Mówią tutaj uczestnicy, że od 16 kilometra to rzeźnia po prostu. O tak, powiem ci, masakra. Można spojrzeć na buty, jest nieźle. No właśnie, powiedz mi, bo jesteś kolejną kobietą, która mówi, że takie błoto i rzeźnia, a ty masz buciki właściwie czyściutkie, a łydeczki to w ogóle niepobrudzone. Trzeba umieć unikać dziur. Kasia Nowicka, mieszkanka gminy Kwidzyn. Powiedz mi, czy ty się zapiszesz w końcu do stowarzyszenia Traktor Team? Tak, zamierzam, już czekam na koszulkę. Za miesiąc jedziemy razem na półmaraton do Gdańska i myślę, że tam dostanę koszulkę. Gmina Kwidzyn zwariowała, wszyscy biegają, jeżdżą na maratony, półmaratony, no nie wiadomo po prostu co się dzieje. Jeszcze raz gratuluję dystansu. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich. Z numerem 84 Kazimierza Krzymon, RKS Zamtyr Sztum. Cały czas na mecie pierwszego półmaratonu Traktora. Na starcie też obecny jest przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn, pan Henryk Ordon. Dzień dobry. Dzień dobry panu.
Panie przewodniczący, w Kwidzynie w okolicach mnóstwo imprez sportowych występuje cały czas. Jest bardzo dużo organizatorów rozmaitych eventów, ale ja obserwując od jakiegoś czasu to, co się dzieje na terenie gminy, mam wrażenie, że bardzo wysoko podnosicie poprzeczkę. No bardzo wysoko podnieśliśmy jednak poprzeczkę i promujemy tą gminę, dlatego podnosimy, żeby promować naszą gminę, że ta gmina istnieje. Nie rywalizujemy z miastem, bo jesteśmy akurat w koło miasta, ale się cieszymy, że jest tyle chętnych, żeby to organizować, nie? Ze stowarzyszenia, weźmy pod uwagę pani Kasia, no Traktor Team, coś pięknego. Ja bym z tego miejsca chciał jej podziękować i wszystkim, którzy się zaangażowali. Półmaraton, prawie 22 kilometry, tyle chętnych, piękne wyniki. I to dopiero uważam, że tu w tym Parku Kwidzyńskim, chyba dzisiejszy dzień to też jest promocja tego parku przez ten półmaraton, nie? I to pokazało, że ile mogło przyjechać tu chętnych i piękne wyniki. Gratuluję wszystkim, którzy uczestniczyli i dziękuję. Na pewno w następnym roku też to będzie, nie? No Park Technologiczny na pewno na tej imprezie skorzystał, ale tu nie sposób przy okazji nie wspomnieć o tym, że ta impreza jest organizowana tak naprawdę przez mieszkańców gminy Kwidzyn. Gmina Kwidzyn jest partnerem, wsparła organizacyjnie to przedsięwzięcie, ale aktywność mieszkańców gminy Kwidzyn rozwija się chyba bardzo mocno. Bardzo mocno. Akurat pani Kasia to jest mieszkańcem gminy Kwidzyn. Stworzyły się stowarzyszenia, które umią to zorganizować, a gmina jest po to, żeby tylko wspomogła te stowarzyszenie. I to robimy właśnie w tym zakresie. Dlatego pieniądze na stowarzyszenia i jest rada cała gminy Kwidzyn jest za tym i pani wójt, żeby stowarzyszenia się rozwijały i robiły takie właśnie imprezy dla mieszkańców, bo to jest dla mieszkańców i dla wszystkich, niektórzy przybędą. Jak pan obserwował zawodników dobiegających na metę, to co pan sobie myślał? Tak sobie pomyślałem, że tu trzeba mieć dużo siły, chęci i zaparcia, żeby przebiegnąć 22 kilometry. Niektórzy pięknie, ale niektórzy, ale jednak ta twardość tego zawodnika pokazała, że wszyscy przybiegli i to nas cieszy powinno. Ja też tak myślę, że przy okazji to jest świetna okazja do promocji samej gminy, bo trasa całego półmaratonu biegnie po terenach gminy Kwidzyń. Dzięki temu zawodnicy mogli zobaczyć, jak naprawdę atrakcyjne tereny leżą naokoło miasta. To ma pan rację, bo to jest, jesteśmy na górnym terenie i akurat przez miejscowości Rakowiec i Kamionka i tam oś na kawałek było zaczepione. Także zobaczyli, jaka jest nasza gmina piękna. Tak jak ten bieg był w Janowie i też na dolnym terenie. Z wału, jak można było zobaczyć, jak jest piękny dolny teren nad Wisłą. I to się cieszy, to też jest promocja, bo było tu na górze, było na dole, teraz jest na górze, nie? Dlatego mamy dwie obrazy gminy pokazane, nie? Gmina Kwidzyn urzeka różnorodnością. Na koniec wspomniał pan o biegu plebiscytowym w Janowie. Za nami pierwsza edycja. W drugą niedzielę lipca przyszłego roku kolejna. No i to jest bieg, który cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców gminy Kwidzyn, również wśród radnych. Pan jest dzisiaj w sportowej koszulce, firmowej koszulce gminy Kwidzyn. No to przyszło mi do głowy, zapytam, zobaczymy pana na starcie kolejnego biegu? Zawsze będę się angażował, żeby było i uczestniczył, tak jak dzisiaj uczestniczę. A do biegania są, kto jest chętny, są młodsi. Jak najbardziej życzę im, bo uważam, że trzeba mieć chęć i siłę, żeby się podjąć takiego biegu. Tak jak mój Jurek, kolega radny, też Jurek Tumiłowicz, w Janowie biegł w tamtym, a już tutaj uważał, że to jest ponad jego siły, żeby ustartować w tym biegu, nie? No, akurat pana radnego widzieliśmy w strefie kibica, gdzie bardzo aktywnie pomagał w rozdawaniu napoi i tak dalej, a więc proszę państwa, pan Henryk Ordon, przewodniczący Rady Gminy, zadowolony z efektu, jaki udało się biegiem osiągnąć. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni bieg traktora, bo i miejsce widowiskowe, impreza tryskająca energią, ludzie zadowoleni, więc chyba będzie kontynuacja. To będzie kontynuacja, tak rozmawialiśmy z panią Kasią i ona jak najbardziej, ona ma tą chęć, tą inicjatywę i tę siłę przebicia, że ona pociągnie za sobą wszystkich, nie? I z tego miejsca serdecznie im bardzo dziękuję wszystkim. Sama mówię o sobie, że jest spiritus movens pierwszego półmaratonu traktora. Pani Kasia Stremel, Stowarzyszenie Traktor Team, gmina Kwidzyń. Dzień dobry, pani Kasiu. Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani Kasiu, daliście się już poznać jako organizatorzy biegu traktora, biegu plebiscytowego. Dzisiaj duża, pierwsza impreza taka z prawdziwego zdarzenia, półmaraton na terenie Parku Technologicznego w Górkach. Tak jest, udało się to zrobić, bardzo chcieliśmy tereny sprzyjające do zorganizowania takiej trasy, więc się udało. Pani Kasiu, ja już rozmawiałem i z panią Wójtewą Nowogrodzką i z przewodniczącym Rady Gminy Kwizyn Henrykiem Ordonem. Żaden z nich nie szczędzi słów pochwał pod pani adresem i wyrażają dużą aprobatę i uznanie dla energii, którą pani wkłada w organizację tych imprez, ale także energii, którą zaraża pani innych. No, to jest racja, jestem bardzo ekspresyjna, ale to nie tylko ja. To jest też wsparcie chłopaków, którzy są w traktorze i gdyby nie oni, to by się nie udało. Traktor Team to nie tylko ja, to też cała drużyna, jest nas 35 i Traktor Team to my, to oni. To my, to oni, to pani Kasiu, parę słów na temat stowarzyszenia mieszkańców Traktor Team. Cóż mogę rzec? Banda ludzi, którzy biegają w jednakowych czerwonych koszulkach, którzy nawzajem się wspierają, którzy chcą pomagać, którzy są aktywni i bardzo się cieszę, że tacy są. Jest pani zadowolona z tego, co dzisiaj udało się osiągnąć? Bardzo, bardzo. Podoba mi się to, że wszyscy dobiegli zdrowi, cali i nikomu się nic na trasie nie stało, bo warunki pogodowe były, jakie były. Dwa dni prędzej padało, trasa była mokra, kałużysta i były też wysokie podbiegi, ale każdy bezpiecznie dobiegł do mety i to się dla mnie najbardziej liczy. Ale wszyscy uczestnicy trasy i jej charakter bardzo chwalą. No niezmiernie nam miło, baliśmy się, że będzie inaczej, bo profil trasy nie był łatwy, nie był płaski i przewyższeń było około 160 metrów, więc to nie dla lada biegaczy. To nie jest tak, że zwykły, przykładowo Kowalski może pójść i wystartować w półmaratonie, a tutaj jednak ogromna grupa wystartowała i to nas cieszy. Za chwilkę będzie pani wręczać medale i nagrody uczestnikom biegu, także będziemy już powoli kończyć, ale proszę mi powiedzieć plany. Na pewno bieg plebiscytowy w przyszłym roku, pewnie druga edycja półmaratonu traktora, coś jeszcze? Być może, ale to niespodzianka, nowy rok pokaże. No to na najbliższą imprezę proszę teraz zaprosić elegancko uczestników. No to na dzień dzisiejszy mogę zaprosić na drugi bieg plebiscytowy w Janowie. Na pewno liczba uczestników będzie wyższa niż za pierwszym razem i obiecujemy, że wał będzie skoszony i zgrabiona będzie trawa. No to jeszcze proszę w ostatnim słowie powiedzieć, zobaczymy panią kiedyś na trasie któregoś z tych biegów? Mam nadzieję wystartować i być już w tej roli biegacza, a nie organizatora. Znaczy organizatora też, ale biegacza, który przekroczy linię mety. Pani Kasia Stremel, Stowarzyszenie Traktor Team Gmina Kwizyn, organizator, pomysłodawca, no i dobry duch dzisiejszego biegu. Dziękuję serdecznie i gratuluję udanej imprezy. Dziękuję bardzo, dziękuję. Jest, to już jest koniec pierwszego półmaratona traktora. Uważam, że wszystko wspaniale się udało. Bardzo dziękujemy wszystkim zawodnikom, sponsorom, współorganizatorom i partnerom naszego biegu, że byliście tu z nami, że pomogliście nam, bo my chcemy dla was organizować, my chcemy, by Kwidzyn i powiat kwidzyński aktywnie żył. Chcemy tu pomóc, chcemy coś działać. Marzy nam się Akademia Biegania. Plany są takie, zobaczymy jak to wyjdzie. Dziękujemy. Chcemy również podziękować wszystkim zawodnikom, którzy nam zaufali, którzy przyjeżdżają do nas na nasze biegi organizowane przez Traktor Team, bo nam się chce chcieć. My nadal będziemy dla was działać, rozwijać się i mam nadzieję, że kiedyś ta liczba przekroczy 1000 zawodników w jednym biegu. Dziękuję bardzo.